Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w czytaniu na kolejny tydzień. Zobaczmy, co tutaj do nas idzie w tym czasie, jak mamy sobie z tym poradzić, jakieś rady, ostrzeżenia, jak zawsze. Dobrze, kochani, pamiętajcie, że są to czytania w systemie otwartym, nagrywane w systemie otwartym, a to znaczy, że możecie tutaj poszukiwać sobie informacji nie tylko ze Słońca, Księżyca czy Ascendentu, ale także ze swojego kosmogramu, z innych planet. Jeżeli tylko czujecie oczywiście taką potrzebę, jeżeli czujecie, że Wasza intuicja Wam w ten sposób podpowiada. Tu się zawsze trzeba słuchać samego siebie i tego, co tam w nas, prawda, do nas mówi. Ok. I druga informacja, czytania ogólne. Pamiętajcie, każdy horoskop jest to czytanie ogólne, więc nie bierzcie tego osobiście aż tak. Nie może to rezonować z Tobą w 1000%. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że to jest wyjątkowo ważny moment dla Ciebie i ważna dla Ciebie informacja. A my wszyscy bierzmy z tych czytań ogólnych, co ważne, co rezonuje, a resztę zostawmy dla osób, dla których właśnie bardzo ważnym jest usłyszeć w danym momencie daną informację. Kochani, to co przychodzi w moich czytaniach, co ja tutaj przekazuję, to jest wszystko idzie z channelingu, to wszystko idzie od sił wyższych, wszystko idzie od wyższej jaźni kolektywnej, wyższej jaźni każdego z nas, co jest ważne, przewodników duchowych. To, co jest mówione, to jak to jest nagrywane, jak to jest tutaj przedstawiane, wszystko ja pozwalam, kochani, na pełne prowadzenie moich przewodników duchowych, wszystkich wyższej jaźni właśnie, z którymi współpracuję, żeby te czytania były jak najbardziej akuratnie. Dlatego czasem się zdarzy, że w ogóle nie będzie z Tobą rezonować, a czasem się zdarzy, że będzie super świetnie rezonować. Dlatego trzeba sprawdzać też właśnie inne planety, co tam mamy i to, co wnoszą te informacje z tego naszego kosmogramu z innych planet. Dlatego jest to tak ważne, kochani. Tak, kolejna wiadomość, informacja. Kochani, loteria Lili trwa cały czas możecie wygrać. Musisz być subskrybentem aktywnym na kanale Mistyczny Ogród, na kanale Tarot i Orakle, gdzie wolisz. Jest też nagroda dodatkowa dla moich cudownych wspierających za ich wspaniałe wsparcie kanału. I to jak mnie wspieracie, kochani, na wspieranie, och, jak ja Was kocham mocno i utulam mocno i przysyłam każdemu mojemu wspierającemu energię miłości, energię światła, energię uzdrowienia w ten obszar Twojego życia, który tego wymaga i potrzebuje. Niech się to napełnia Ci wprost ze źródełka, wprost ze źródełka światła, miłości i uzdrowienia. Niech płyną te energie, aż się napełnią te Twoje obszary, które wymagają tego napełnienia. Właśnie dziękuję. Z wdzięcznością ogromną dziękuję każdemu Tobie. To jest dla mnie więcej wsparcia niż nawet myślicie, niż nawet dostrzegacie, kochani. To jest naprawdę ważne dla kanału. Tak samo dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują, polubiają, komentują, aktywne są. To też, słuchajcie, wspaniale wpływa na to, że kanał może się rozrastać, mogą tu znajdować te materiały kolejne osoby, które mają usłyszeć te wiadomości w odpowiednim momencie swojego życia, więc jest to, kochani, cudowne, że tworzymy taką cudną sieć. Uwielbiam. Dziękuję. Na wspieraniu, pamiętajcie, wszyscy wspierający, kochani, na zakładce społeczność dla Was codziennie, każdego dnia jest rozkład na 5 kart, rozkład tarota z opisem też wibracji dnia, z opisem wibracji numerologicznej, także codziennie, jeżeli Ci się nie wyświetla w powiadomieniach, musisz sobie zaznaczyć powiadomienia i ten dzwoneczek, żeby Ci się wszystko wyświetlało przy kanale i wtedy będzie Ci się pokazywać każda informacja. To jest dla Was, kochani, wspierający, od bursztynowego poziomu do najwyższego poziomu. Dla Was informacja każdego dnia o 6 rano już jest dodawana, bo ja to robię dzień wcześniej, żebyśmy już o świcie, zaraz jak tylko się budzimy, mieli te informacje. Warto z nich korzystać. Także zapraszam społeczność, pamiętajcie, YouTube, zakładka społeczność dla wspierających i tam ten rozkład każdego dnia, kochani, jest rozkład na każdy dzień z opisem, też ze wspomnieniem czakr, która czakra jest wyjątkowo ważna w danym dniu, żeby ją napełnić energetycznie. To oczywiście jest to, co ja odczuwam dla mojej grupy dusz, które też odczuwają mnie jako bliską sobie duszyczkę. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na czytaniu na kolejny
tydzień. Witam oczywiście wszystkie osoby spod znaku strzelca. Tak jest. Zobaczmy, co tu dla strzelca na ten czas. O, pierwsza karta. O, wow! Pierwsza karta już idzie, słuchajcie, i to karta wieży. Przełom, potężny przełom. Coś przychodzi. Może sposób, może to myślenie twoje tak się nagle zmieni, tak zrobisz takie oczy i powiesz, o wow, teraz rozumiem, może coś usłyszysz, może jakoś coś do ciebie dotrze. Coś, co sprawi, że... no właśnie, coś, co sprawi, że coś do ciebie dotrze. Na coś się otworzysz bardziej. Może oczywiście to być wiadomość, informacja gwałtowna, szokująca nawet, która dotrze tutaj do ciebie, strzelcu. Zobaczymy tu po kolei, zobaczymy co dalej, ale powiem wam, ja uwielbiam tą kartę. Ja wiem, wiele ludzi boi się karty wieży, ja, dla mnie ona jest niesamowita, dlatego że wieża przychodzi zazwyczaj tutaj, gdzie zasiedzimy się, prawda? Umościmy sobie takie gniazdko, które z czasem robi się ciasne, sztywne, duszne, prawda? I często ta karta wieży, ta energia tej wieży wypycha nas w tej, z tej energii, z tej ciasnoty. I teraz zastanów się, czy w twoim życiu gdzieś zrobiło ci się duszno i ciasno, bo jeśli tak, to ta wieża przychodzi, żeby cię uratować, jakby ty jest jak rycerz, słuchajcie, świetlisty na białym koniu. Świetlistym koniu, powiedziałabym, no tak. Okej, idźmy dalej. Wow, cesarzowa, przepiękna energia, temat ważny na ten czas. Tutaj mamy energię, jest to relacje, związki, miłość, serduszko, oczywiście trzy buławy, pięknie. Trzy pentakle, proszę bardzo, w sprawach zawodowych, to jest poza domem jakby, prawda, w głowie także u was. Piękne karty póki co i mamy dwa pentakle jako rady. Zobaczcie, to jest 333. Cudnie się to ułożyło i mamy wielki arkanum i dwa małe arkana po bokach. Widać, że jakiś sukces jest możliwy. Może to będzie dla was szokujące, że otworzą się tutaj, czuję przed wami jakieś możliwości, które wcześniej wydawało wam się, że nie jest to możliwe. No tak. Wyglądaliście na to, mieliście na to nadzieję, ale nie wierzyliście w to, że to jest możliwe. I tutaj jakby może coś się zmienia w was, że zaczynacie wierzyć w siebie, w możliwość osiągnięcia tego celu i zaczynacie działać z większym zaangażowaniem. Wiecie co, czekajcie, ja wezmę dodatkowe karty, bo jest to bardzo intrygujące póki co, muszę się przekonać. Jedenastka, komfort i zdrowie, słuchajcie, i jedenastka, tak, mamy kartę cesarzowej, zdecydowanie, czuję, żeby to tu położyć, może ktoś tu z was chorował i nagle się okaże, że jest przełom, że jest dużo lepiej, że wracacie jakby do tej równowagi, prawda, więc tutaj jeśli tak, to gratulacje. Na pewno tutaj, słuchajcie, jest podpowiedź, żeby dbać o to zdrowie, żeby się tym zająć. Jeżeli są jakieś sygnały niepokojące, to nie lekceważ tego, tylko coś z tym zrób. Ciekawe, że macie kwarc różowy. Skorpion też miał ten kwarc różowy i tą kartę wieży. A ciekawe, bo wzięłam inną talię, żeby zacząć, niż tamta wieża wypadła, więc... tak, jakieś tu połączenie czuję między wami a skorpionami, ale to też często, prawda, tak się zdarza, że strzelec tam z tym skorpionem jakoś jest połączony. No może też przez to, że jeden za drugim tutaj w zodiaku jakby, prawda, jesteście, ale czuję, że to coś więcej poza tym. Może macie gdzieś w swoim życiu skorpiona albo skorpiona, albo w swoim kosmogramie też się wam gdzieś ten skorpion może przejawia. Okej, zobaczmy teraz, kochani, drugą talię tarota. Przekonamy się teraz, co tu ta wieża nam prezentuje. Chciałabym zobaczyć do tej wieży. Okej, co to mamy? O, 10 mieczy. O, to muszę jeszcze jedną kartę wziąć. I arcykapłanka. Kochani, to mogą być wiadomości, które wam się nie spodobają też. Mogą być. Tu będzie trzeba podjąć jakąś ważną decyzję i ukierunkować swoje działania właściwie. Dobra, to przekonajmy się dalej. Co tutaj dalej jeszcze? Cesarzowa.
8 pentakli. Dobra, 3 buławy. Mamy maga, 3 pentakle. Mamy dwójkę mieczy i dwójka pentakli, 10 kielichów. Dobra, i jeszcze tu nie odkryłam. Pamiętajcie, tu w tym obszarze jedne skorpiony będą to mieć już za sobą, czyli to będzie twoja przeszłość, dla drugiej grupy to jest obecnie, a dla trzeciej grupy to dopiero może przyjść, nie musi. Pamiętajcie, czytanie ogólne. 5 pentakli, król mieczy i królowa kielichów. No jakaś strata tutaj, słuchajcie. No ja czuję, że tu będzie ktoś miał informację względem jakiejś straty w życiu. No niestety, no nie zawsze są, słuchajcie, świetne czytanka. Czasem się to pokazuje. Może chodzić o rozpad relacji, związku. Ty się poczujesz na pewno niefajnie z tym, bo masz tą piątkę pentakli, prawda? Więc przyniesie ci to takie trochę podcięcie skrzydeł, ale jeżeli uda ci się spojrzeć na to obiektywnie i na chłodno, bardziej niż nurzać się w emocjach, to wtedy łatwiej będzie ci to przetrwać. Stąd ten różowy kwarc. Ratujcie się tym kwarcem różowym w tym tygodniu, strzelce, bo zdecydowanie będzie was tu wspierał. Jeśli chodzi o pracę, znowu kwestia docenienia. Mam takie poczucie, że nie doceniasz siebie za swoją pracę, za swoje osiągnięcia, a chcesz, żeby ciebie inni doceniali. No to tak nie działa, kochani. Pamiętajcie, że przyciągamy to, czym jesteśmy, i inni ludzie traktują nas tak, jak my sami siebie traktujemy. To jest takie lustro, takie odbicie, prawda? Więc jeżeli źle się traktujesz, jeżeli nie doceniasz siebie, to tu nie licz na to, że przyjdzie coś z zewnątrz. Tu jest pokazane przyblokowanie. Jest jakiś impas, jest jakieś przyblokowanie energetyczne docenienia ciebie. Zacznij siebie doceniać za dobrze wykonaną pracę i zobaczysz, że zacznie się dziać magia wokół ciebie, ale to ja proponuję robić to przynajmniej przez miesiąc i dopiero oczekiwać rezultatów. Nie chodzi o to, by być narcyzem i piać zachwytu nad wszystkim, co robimy, tylko żeby faktycznie tą pracę, którą inni doceniają, też zacznij to doceniać u siebie. Jeżeli wiesz, że dobrze coś zrobiłeś, też zacznij to doceniać. Nie umniejszaj siebie, nie umniejszaj swojej wartości, nie umniejszaj wartości swojego dzieła, bo jeżeli ty tak będziesz robić, to inni też to będą robić. To jest, słuchajcie, skromność, która została nam wkuta tu w tym Matrixie. Jest to jedna wielka bzdura. Jest to program, wywalcie to, bo jest to jak taki trojan, po prostu wirus, prawda, który wpada gdzieś tam w nas i psuje nasze kreacje, psuje nasze twory, to co budujemy w tym świecie. Zacznij doceniać swoją wartość, tu gdzie ta wartość jest. Jeżeli ci coś nie pasuje, zawsze możesz zmienić, prawda? Ale nie umniejszaj nigdy swojej wartości, bo wtedy inni też widzą to umniejszanie i oni ci będą wierzyć, bo kto ma wierzyć, kto ma ciebie znać bardziej niż ty sam czy sama, prawda? Umniejszając swojej wartości, odejmujesz sobie możliwości, sposobności, może jakichś ofert i propozycji, więc to jest jak strzelanie sobie w kolano z nadzieją, że będzie się dało biec w maratonie. Prawda? Rozumiecie ten absurd? Tutaj trzeba by popracować nad wartością własną, nad tym zdrowiem wewnętrznym. Dopuść prawdę do siebie, że każdy z nas jest wartościowy i każdy z nas ma jakieś dary i talenty. Niektóre osoby po prostu jeszcze nie odkryły swoich i tym różnią się ludzie, że jedni odkryli już swoje talenty, inni ich jeszcze nie odkryli. Także tu nie ma się co załamywać, tylko trzeba się brać po prostu do roboty pod tym względem. Zobaczcie, maga macie i 3 buławy, co pokazuje, jesteś tu osobą absolutnie gotową, aby wyruszyć już w tą podróż, aby to dla siebie zrobić, prawda? Cokolwiek by to nie było, to są sprawy sercowe, relacyjne, związkowe. Nie odkładaj spraw na jutro, bo to jest bez sensu kompletnie. Ludzie żyją tak, jakby mieli nigdy nie umrzeć. Wiecie, że życie jest kruche i tak naprawdę wcale nie wiadomo, ile nam jeszcze zostało, każdemu z nas, prawda? I ja nie mówię tego po to, żeby tu ktoś za chwilę mi pisał ojejku, ojejku, bo to jest chyba realne i to chyba każdy z nas ma świadomość, a przynajmniej powinien mieć, prawda? Łap życie po prostu za rogi, tak jak idzie po kolei, bierz się już od razu, nie czekaj na nie wiadomo co i jakieś tam lepsze okoliczności czy coś tam jeszcze innego, bo może ci jakaś okazja przelecieć przed nosem.
Zobaczcie, tutaj zawodowo, karierowo piękne są możliwości, ale ty musisz uwierzyć w to, że możesz, że jesteś w stanie, musisz przekonać tych innych ludzi, że to, co ty robisz, to czym się zajmujesz, jest wartościowe i wtedy oni będą w stanie ci za to zapłacić i tu jest sukces murowany. Ale nie inaczej, jeżeli ty nie wierzysz w swój sukces, w swoje możliwości i w swój talent, to kto ci ma za to zapłacić? No to jest bez sensu. Jeżeli ty wierzysz w to, że robisz coś dobrze, prawda, umiesz to zaprezentować, umiesz to zareklamować, czujesz pewność siebie na ten temat, w tym obszarze, co by to nie było, słuchajcie, jaka praca, to wtedy inni za tym pójdą. Ale jeżeli ty ujmujesz wartości i mówisz, o ja nie wiem, bo to takie, mogłoby być lepsze, no to kto ci zapłaci za coś takiego, prawda? Jeżeli ty sama, jako czy autor, czy autorka, ujmujesz temu wartości, prawda? Ludzie chcą wierzyć w to, że jeżeli coś kupują, to to jest wartościowe, prawda? Rozumiecie? No po prostu tak działa nasza psychika. To ciekawe, do kogo to mówiłam, może do jednej osoby nawet, ale czuję tu jakichś twórców, kogoś, kto coś kreuje, buduje, tworzy, rozwija, może jakieś artystyczne dusze tutaj też są, bo ta królowa kielichów. Osiem pentakli pokazuje, że potrafisz się dobrze skupić i dobrze zrobić jakąś robotę, ale musisz w to uwierzyć. Dwa pentakle i 10 kielichów. Tutaj ja czuję w sprawach relacyjnych, związkowych, rodzinnych, w kręgach przyjaciół, znajomych i tak dalej, gdzie jest sympatia i przyjaźń, tu coś tutaj jest rozchybotane. Trzeba by się tu czymś zająć. Może stąd przyjdzie ta szokująca informacja, wiadomość, albo ty po prostu zaszokujesz też to grono jakąś wiadomością, informacją, jak coś ci wpadnie tutaj do głowy. Generalnie no, trzeba się liczyć, że coś tutaj przychodzi takiego, co może trochę taki cień rzucić, prawda, na ten tydzień. Ale to jest tylko tutaj, więc ja czuję, że ty bardzo szybko sobie z tym poradzisz i pójdziesz dalej i na swój sposób jest to takie wypchnięcie ciebie, zobacz, tak jakby ktoś się pojawia i wypycha ciebie z tej piątki pentakli, czyli z tego niskiego myślenia właśnie o sobie, to co mówię cały czas, prawda? Zaczynasz widzieć, dostrzegasz tą wartość. I jednocześnie zaczynasz dostrzegać te miecze, które, czyli miecze, czyli ten ból i to cierpienie wewnętrzne, które wcześniej były w tobie już, i zaczynasz dostrzegać, że to nie ktoś ci te miecze wbijał, tylko ty osobiście sobie, nie wierząc w siebie, prawda, ujmując sobie tej wartości, tak to czuję dla kogo, może dla kogoś, może znowu dla jednej osoby, tak jest. Powiem wam, że to nie jest dobry tydzień, żeby poznawać kogoś nowego, bo to może być ktoś, kto wywróci ci życie do góry nogami i nie będzie to przyjemne. Natomiast jeżeli jesteś już w jakiejś relacji, to tutaj zdecydowanie więcej klarowności w rozmowie i przede wszystkim mniej domyślania się, a więcej rozmowy, wzajemne docenienie. To tutaj jest bardzo potrzebne. W pracy trzeba się tutaj skupić, skoncentrować i zrobić, co ma być zrobione. Natomiast w sprawach sercowych zrób to, co chcesz zrobić. Wyrusz tą podróż, którą chcesz wyruszyć, bo tu już absolutna gotowość jest. Zastanów się, czy pod względem zdrowia czujesz się komfortowo, bo tutaj cały czas zerkam na tą kartę. Albo to chodzi o ciebie, albo o kogoś z bliskich. Jeżeli macie jakiekolwiek podejrzenie, no trzeba by się zająć po prostu, a nie czekać nie wiadomo co. Prawda? Bo samo się nie zadzieje. Nawet tu czuję dla kogoś, słuchajcie, sprawy dentystyczne odkładane w nieskończoność. No, także nie lekceważcie, po prostu zróbcie to, co trzeba zrobić. Zdecydowanie odpoczynek i więcej spokoju przydałoby się. W relacjach, związkach jest tu podpowiedź, żeby gdzieś się razem może wybrać, pobyć ze sobą, ale tylko ze sobą, prawda? Czyli jak jest para, to we dwójkę, dokładnie, zobaczcie. Randeczka, prawda? Spotkanie, flirty jakieś takie, wchodzenie na wyższy poziom, wejście z kimś, na przykład od takiego znamy się i tutaj spotykamy się, prawda? Teraz poznajemy poprzez to randkowanie. Tutaj dla kogoś też jest podpowiedź, wyrwij się jakby z tego swojego jakby monotonii pracy, o tak powiem, bo tak to tu czuję, i wyjdź do ludzi, prawda, zrób coś, gdzieś tu społecznie się aktywniej, bardziej w tym tygodniu zachowaj, bo to ci pomoże
To ci pomoże trochę zrzucić tego stresu tu gdzieś, który to jest tam to piątka, prawda? Pentakli, tutaj te karty. Tak, trochę więcej zabawy, rozmowy z innymi ludźmi, bo to też daje nam inne perspektywy na świat, prawda? Inne spojrzenie. Zdecydowanie by ci się to przydało, albo gdzieś wyjechać, właśnie pojechać, spotkać, poznać nowych ludzi, chociażby tak porozmawiać. Ja tu nie mówię wchodzić od razu w relacje, ale po prostu pobyć z ludźmi, prawda? Z innymi ludźmi, których się nie zna. Spoza kręgu towarzyskiego. Tak jest. Czuję, że tu jest jakiś związek toksyczny, gdzie bardzo się różnicie ze sobą, ujmujecie sobie wzajemnie wartości, ale kurczowo się siebie trzymacie. Dlaczego? Tu jest kwestia do zastanowienia dla ciebie właśnie. Dlaczego w ten sposób tkwicie w tym takim piekle? Taki związek piekło, bym powiedziała. Więc czemu tam tkwicie? Dlaczego tego nie zakończycie po prostu? Wiadomo, że to nie jest łatwe, kochani, ale jeżeli jest wzajemne ranienie się bez przerwy, no to to jest jak taka tortura, prawda? Dobra, prawda ukryta, zobaczmy. Żałuję, że rzeczy nie wyglądają inaczej. Drugie. O, będziemy znowu razem. Ktoś tutaj ma nadzieję. Może to jest to tutaj. Nie, nie czuję tego. Ale może być, słuchajcie, że ktoś będzie chciał wrócić do ciebie, a ty powiesz, weź człowieku, co ty chcesz ode mnie, bo 10 mieczy mi cały czas prezentujesz, prawda? Czyli ból, cierpienie, krzywda, idź sobie. Ale ktoś tutaj ma taką nadzieję. Tak czuję. Oczywiście, że to też może być bardziej pozytywne, że ktoś ma nadzieję, ale z różnych względów jakby no, jest cisza między wami. Czuję, że tu dla kogoś rodzina wchodzi, jakby rodzina wchodzi wam w drogę, więc może dzieci, może rodzina nie akceptuje tej relacji. Co, o coś tutaj chodzi, że to jest właśnie ta przykrość też dla kogoś. Zaczynam rozumieć nasze połączenie. Chyba tutaj czuję. No i tu słuchajcie, zobaczcie. Kocham cię, wyznanie, prawda, miłości, więc ktoś tu może mieć wyznanie miłości w tym tygodniu, tak jak mówiłam, wejście na wyższe poziomy, albo ty może zrozumiesz, że kogoś kochasz i też będziesz chcieć to powiedzieć tak, jakiejś osobie, prawda? Dobrze, kochani, to zróbmy sobie jeszcze mini wybierz na kartę na końcu. Możecie dopytać o osobę, sytuację, wydarzenie jakieś. 1, 2 i 3. Tak jest. Tak, idźmy po kolei. Jedyneczka. Mamy idealny moment. Numer 2. Niewłaściwy moment, zaczekaj. I numerek 3. Mamy nie. Dobrze, kochane strzelce, to tyle. Utulam was mocno. Czy czegoś tu nie powiedziałam? No znaków zodiaku, ale nie ma za dużo wielkich arkan, więc byk bliźnięta mi tu mignął, ale tak naprawdę nie ma co tak się trzymać tych znaków, które się tu pojawiają, bo każdy z nas, i skorpion oczywiście, każdy z nas jest w innym kręgu i słuchajcie, tak naprawdę patrząc na te małe arkana, tu jest każdy znak zodiaku, więc to zostawmy, prawda? Dobra, utulam was mocno, kochani. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam na Tarot i Orakle, nowy kanał. Co sobotę o 19 mamy premierowy odcinek nowego projektu, który tam realizuje. Każdy z was może sobie sam zrobić psychologiczny portret tarota, niezwykła rzecz. Portret indywidualny, cienia, karmiczny, to partnerski też będzie z czasem, niesamowite rzeczy. Dowiadujemy się, takie skarby, prawda, na nasz temat, coś, czego nikt ci nie powie, bo to są bardzo indywidualne rzeczy, które sobie możesz z analizy wywnioskować i oczywiście z czasem też wprowadzę, kochani, temat wahadełka prostego, wahadełka specjalistycznego, więc jeżeli ktoś jest ciekawy nauką tarota czy takimi tematami, zapraszam serdecznie, a w tygodniu oczywiście tam są też recenzje kart. Jest już dosyć dużo materiałów, kto ma ochotę, zapraszam, dołączcie do nas. Loteria Lilii oczywiście cały czas trwa, wyniki są na koniec miesięcznego czytania. Wciąż czekam, kochani, na to, by zgłosiła się osoba, która wygrała lipiec, loterię, nadal się nie zgłosiła, może jest na wakacjach. Anna Karas, prosimy o maila administracji Mistycznego Ogrodu, żebyś mogła odebrać swoją nagrodę. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.